Część 20. Komodoro Rivadaria nie słyszy już nic, ale o 1000 kilometrów odległa od niego Bahia Blanca. 20 minut później pochwyciła drugi meldunek. Zniżamy się, zanurzamy się w chmury. A potem jeszcze te dwa słowa niewyraźnego tekstu doleciały do stacji w Trelew. Ciemność zupełna. Krótkie fale mają tę właściwość, że chwyta się je gdzieś tam daleko, a tu ich się nie słyszy. Potem zaś naraz bez widocznej przyczyny wszystko się odmienia. Załoga samolotu pocztowego znajdująca się nie wiadomo gdzie daje żyjącym znać o sobie już poza przestrzenią i czasem i na białych kartkach stacji radiowych wypisują litery bezcielesne duchy. Czy wyczerpała się benzyna? A może pilot, zanim mu silnik stanie z braku paliwa, spróbuje jeszcze ostatnie deski zbawienia lądowania po omacku? Trelew otrzymuje polecenie z Buenos Aires. Zapytajcie go. Radiostacja podobna jest do laboratorium. Nikiel, miedź, manometry, sieć przewodów, dyżurni, operatorzy w białych kitlach, milczący, zdają się być pochyleni nad jakimś doświadczeniem. Dotykają ostrożnie palcami przyrządów, badają rozkład pola magnetycznego po całym niebie, niby różdżkarze poszukujący żył złotodajnych. Nie odpowiadają? Nie odpowiadają. Może uchwycą ten dźwięk, który będzie znakiem życia. Może jeśli samolot błyskający światłami pozycyjnymi wzniesie się ku gwiazdom, usłyszą jeszcze śpiew tej nowej gwiazdy. Sekundy upływają, zaiste upływają jak krew. Czy lot trwa jeszcze? Każda sekunda zmniejsza szansę. Czas, który upływa, jest niszczycielem. No, obrócenie w proch granitowej świątyni zużywa 20 wieków. Ale tu niszczycielska siła stuleci skupia się w każdej sekundzie, która grozi załodze zgubą. Każda sekunda unosi coś na zawsze. Głos Fabiena, śmiech Fabiena, ten jego śmiech. Milczenie obejmuje władzę. Milczenie niby ciężkie, fale morza, ogarnia i przytłacza załogę. Ktoś robi uwagę. Jest 1:40, benzyna wyczerpana. Nie mogą już lecieć. I zapada cisza. W ustach wzbiera smak ckliwej goryczy, jak u kresu podróży. Coś się stało, o czym się nic nie wie. Przed czym wzdryga się serce i pośród niklu i przewodów miedzianych snuje się ten sam smętek, który się unosi nad zniszczonym warsztatem. Ten cały sprzęt wydaje się zbędnym, obojętnym brzemieniem, jak obumarłe konary drzewa. Pozostaje już tylko oczekiwanie dnia. Za kilka godzin wynurzy się z mroku na światło dzienne cała Argentyna, a tymczasem ci siedzą tutaj jak rybacy na wybrzeżu piaszczystym, patrzący powoli, powoli na wyciąganą z toni sieć, która nie wiadomo co zawiera. Rivier w swym gabinecie doznaje odprężenia nerwowego, jakie następuje po wszystkich klęskach, gdy nieuniknione fatum wyzwala człowieka. Kazał zaalarmować policję w całym kraju. Nic więcej nie może uczynić. Trzeba czekać. Ale nawet w domu umarłych musi panować ład. Rivier skinął na Robino. Trzeba wysłać depeszę do stacji północnych tej treści. Poczta do Europy odleci, nie czekając na przybycie poczty z Patagonii, która znacznie się opóźniła. Połączymy ją z następną pocztą europejską. Zwiesił głowę. Uczynił jednak nad sobą wysiłek i przypomniał sobie coś bardzo ważnego. Ach, tak, żeby nie zapomnieć. Robino, słucham, panie dyrektorze. Trzeba zredagować jeszcze taki rozkaz. Zabrania się pilotom przekraczać 1900 obrotów. Poniszczą mi motory. Dobrze, panie dyrektorze. Rivier pochyla się nad biurkiem. Spragniony jest samotności. Idźcie już, Robino. Idźcie, mój stary. Robino odchodzi, przerażony tą oznaką równości w obliczu cieni.